Siemanderko, cześć i czołem, tutaj Szybek.pl i witam was serdecznie w przeglądzie Snapshotka 14W05A. Dokładnie. Mamy kilka zmian, ale dosłownie kilka, więc przegląd nie będzie długi. Ale są to natomiast takie bardzo ciekawe zmiany, na przykład to, że za mną latają pochodnie. No to myślę, że jest całkiem interesujące. Tak więc może przejdźmy do tej zmiany, która jest właśnie w miejscu tym. Bum. Okej, jak widzicie, kliknąłem F1 i już widzę, że tu jest pewien blok. Tylko że niewidzialny. I nie jest to żaden znany dotychczas blok, jest to ten, który mam o właśnie tu. Jest to blok bariery. Nie widzimy go, ale może w skrócie powiem tak. To jest coś jakby bedrock, tylko bez tekstury w ogóle. Jak widzicie, tutaj się z nim łączą płotki i ściany, natomiast szkło, znaczy panele szklane i kraty, no nie bardzo. Można natomiast stawiać na tym praktycznie wszystko. Aha, i taka ciekawostka. Jeżeli ktoś nie wiedział, ja to się raz dowiedziałem z powodu tego, że był pewien bug i zniknęły bloki. Drabinki zostały na tej ścianie istniejącej. Nie mają w ogóle tekstury z tyłu, więc nie widać ich kompletnie. Oczywiście, jak mówiłem, jest to coś jakby bedrock, więc przewodzi również sygnał redstone'owy. Tak. Także to jest całkiem fajna rzecz. Myślę, że na mapkach typu jakiś Adventure, Escape i tak dalej to się z pewnością przyda. Myślę też, że muszę go dokończyć, bo ten znacznik, że go zaznaczamy, powinien chyba nie istnieć, chociaż może to też podpowiedź, że to nie jest bóg, że się nie da przejść, tylko blok bariery. Nie wiem, no zobaczymy. Może jeszcze będą pracować nad nim dalej, może nie. W każdym razie jest nowy game mode. Jest to game mode 3. Jeżeli chcemy w komendach, tak? Już wam go pokażę. Chwileczkę, używałem go? Jeszcze nie, nie używałem. Game mode trójeczka. Ok. Jak widzicie, nie ma w ogóle dostępu na dole do ekwipunku w tym momencie. Widzimy tylko swoją własną głowę. Jest ona taka... No, może troszeczkę się cofnę do czegoś jaśniejszego. O, ona jest takim jakby duszkiem, z tym, że podobno w ogóle nas nie widać, jeśli chodzi o graczy. Także tym się nie należy przejmować. Natomiast jak wcześniej widzieliście, nie miałem też tego znacznika. O, w tym momencie się pojawił. Myślę, że to po prostu bug, bo z tego co słyszałem, właśnie prace dalej trwają nad tym trybem. Oczywiście unosimy się i opadamy na shift i spacji. Możemy zerkać do piecyków, no, do crafting table nie bardzo, ale do skrzyni. Co ciekawe, bez głosu. Nie, skrzynia nie pokazuje tego, że do niej zerkamy. Jest to tryb takiego duszka, dzięki któremu możemy przenikać przez bloki. No, ten efekt chyba niektórzy mogli już widzieć. Farlands, o ile dobrze to wymawiam. Tak to było, z tym, że tam było jasno, bo tam nie pracowało już światło. No, ale tak, możemy przenikać bloki, jakie tylko chcemy. I nic się nie dzieje. Blok bariery chyba też, zobaczmy. Tak. Jedynie co, jak mówiłem, prace nad nim są dalej. Tak więc, no, wyłączyło mi teraz ten krzyżyk i no, niestety go nie umiem włączyć nawet po wyłączeniu świata. Tak więc to będzie po prostu mały bug. Czy ja mam ze sobą? Nie. Dobra. Kolejna rzecz to taka. Napiszmy tylko sobie coś w książeczce. Zapisz. Dobra, napiszmy tak. Okej, mamy jakąś książeczkę. I tą książeczkę w tym momencie chcemy sobie skopiować. Więc bierzemy drugą. Wkładamy sobie ją do craftingu. Oczywiście możemy ich więcej, tak jak już kiedyś w Snapshotcie jakimś powiedziałem. I możemy skraftować następną książkę, tylko tak, tu jest zaznaczone, to jest oryginał, a to jest kopia oryginału. Tak więc teraz to już można sobie rozróżnić. Taka mała rzecz, ale myślę, że całkiem fajna. Jeszcze jedna rzecz, która tutaj jest, dotyczy to
Detection Rail, o ile dobrze to mówię, nie, Activation Rail, sorki. Znajomość modyfikacji się odzywa. No. Jeżeli sobie tak, wsiądziemy do wózeczka, no i będziemy nim jeździć, a chcielibyśmy wysiąść i podamy sygnał redstone'owy na ten Activation Rail, wyrzuci nas. Całkiem, myślę, fajne. Na pewno posłuży do zautomatyzowania naszych kolejek, jeżeli ktoś jakiś ma. Tak, nie wiem, czy do czegoś jeszcze, no ale tak, na pewno nie będzie już takich problemów, że się gdzieś wjedzie niepotrzebnie i potem systemy się blokują. Dobrze, ostatnią rzecz, którą chcę jeszcze wam pokazać, a nie zrobiłem tego przed chwilą. Może Endermana zrobimy na koniec. To, że jeszcze w modzie spektatora możemy sobie zerknąć, patrzeć tak, jak patrzą mobki. Przykładowo, jeżeli klikniemy... czekajcie, może prawym? Nie, lewym przyciskiem na mobka, widzimy tak jak on. No, tak widzi świat Creeper. Dosyć zielono, ale fajnie. Oczywiście shiftem sobie z niego wychodzimy. Pająk również ma ciekawą wizję. Widzę, że patrzy z dwóch kratek. Całkiem to fajne. I dużo się rusza, więc obraz się cały czas zmienia. Villagerki patrzą normalnie, tak? Tak jak chyba większość mobków. Tamte były takie bardziej nietypowe, ekstrawaganckie. Jeszcze może zerknijmy sobie przez to, jak patrzy Enderman, bo to też było całkiem fajne, tylko żeby nam nie zwiał za szybko. No właśnie, Endermany widzą w negatywie. Też super sprawa, tak. Ciekawie się mają. Ciekawe też, jak to wygląda w Endzie. No. Tak więc to tyle zmian. Więcej ich nie ma. Przynajmniej nie pamiętam, żeby jeszcze jakaś była. Mam nadzieję, że powiedziałem wszyściutkie. Tak. Więc jeżeli się spodobało, jak to przedstawiłem, zostawcie łapkę, skomentujcie. Skomentujcie też, co myślicie o tych zmianach, na przykład o bloku bariery. Czy powinna ta ramka zniknąć? No teraz jej nie ma. No, jestem nie na tym trybie. I nie wiem, powiedzcie w sumie, które waszym zdaniem oczka wam najbardziej pasują? Creepera, pajączka czy Endermana, który gdzieś sobie poszedł na wycieczkę? Dobrze, jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się i cześć!